mamy materiał meczowy, trenerzy już przeglądali, analizowali wcześniejsze sytuacje, te, które zdobywaliśmy, to były po prostu informacje o tej drużynie. Teraz już mamy materiał poglądowy i myślę, że przystąpimy do tego pojedynku przygotowani, skoncentrowani i no i co? I zwycięzcy, tak?
Pierwsza połowa była w naszym wypadku fajna, strzeliśmy bramkę, mieliśmy sytuację. W drugiej połowie no już ta pogoda i to boisko dało się znaki, także no, ciężko na pewno nam się grało. Po pierwszych minutach gdzie musieliśmy zbadać trochę przeciwnika, bo nie wiedzieliśmy na co będzie stać, jak ta gra ich będzie wyglądała dokładnie. Udało się szybko strzelić bramkę i gra wyglądała, myślę, dobrze w naszym wykonaniu. Kontrolowaliśmy raczej wszystko, co się działo na boisku w drugiej połowie. Do straconej bramki też na pewno byliśmy drużyną lepszą. Nie strzeliliśmy niestety drugiej bramki. I my uważam, że wynik jest dobry. W pucharach na wyjeździe remis bramkowy to jest wynik dobry. Oczywiście szkoda, że nie utrzymaliśmy tego prowadzenia 1-0, ale i tak słowa uznania dla chłopaków za tą grę, za tą walkę w tych warunkach tropikalnych, gdzie ludzie siedzący na ławce no, męczyli się, nie mówiąc już o graniu, a uważam, że tempo było naprawdę niezłe i zaangażowanie zawodników też bardzo dobre. Tylko rezerwować, że samolot nie wygraje. Nie da się, to Liverpool. Niech sobie pojechała. Pociągiem bym pojechał.